Dobra, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Kruszakus. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zaprezentować wam zamrażającą snajperkę. Będzie wkurzająca i w ogóle, cześć bosslet. A jeszcze dodatkowo teleport, który będę sobie gdzieś tam wrzucał. Będę się teleportował, wiecie chyba jak działa teleport, jak nie to zaraz wam pokażę. Kupiłem sobie także nowe ciuszki, prawda, bo tak moja postać dosyć się biednie wyglądała. No a że kurczę ostatnio mam, kurde bosslet, nawet nie próbuj blastować sobie ten jeepa prosto we mnie, dobra. Ja sobie tutaj rzucę swojego teleporta, prawda, rzuca się go, jak tylko się przyczepi, to wtedy robicie tak, prawym klawiszem myszy i psiu, teleportujecie się, prawda, całkiem przyjemne. Dobra, rzucamy sobie tutaj, dlaczego dostałem zobrażenia, wytyfy, o fuck, przestańcie mnie tutaj straszyć, dobra, krusz, to ty czy podruba, przez otwarte, chyba twoje świadectwo z gimbazy jest podrabiane, ziomuś. Dobra, dosyć tych wygłupów. Postarajmy się jakieś place'y zrobić, niestety, no kurczę, znowu ta beznadziejna mapa. A czy no nie, że beznadziejna. No przestań do mnie strzelać, człowieku, no kurna. Ja pierdzie, ja tu próbuję jakieś place'y robić, jak, o, jakieś podchody. O, dobra, już ktoś ta jest, wiesz, dobra. Chwila. Dobra, wychodzimy i... O, normalnie, wicked! Kurwa mać, nice tonic. Nie wiem, jaki nice tonic, ja nie mam żadnego... Fuck, no kurde. Dlaczego ja zawsze, obra, dobra, czekajcie. I co wy na to, normalnie. Uciekłem w pizdu. Okej, postarajmy się zrobić jakieś fajne, nie, coś fajnego się postaramy dzisiaj zrobić w tym komentarzu. No raczej nie wyjdzie zbytnio, bo sami wiecie jak to jest ze mną i ze snajperkami. No wczoraj mieliście okazję się przekonać. Ja pierdzielę. I mówiłem, że już nigdy pewnie nie będę grał ze snajperem, ale kurczę, no proszę bardzo, nie, jeden dzień dosłownie przerwy i stwierdziłem, że nie, ja tego tak nie mogę zostawić, nie, już na sam początek piękny airborne assault i w ogóle. I cóż, i fajnie. Ej, przestań się ruszać, ziomek, przestań się ruszać, no. O, je, headshot, zajebiście. No, ta zamrażająca snajperka jest naprawdę porąbana, to jest OP, to jest tak OP. A czy same obrażenia nie są specjalnie mocne, bo to jest w sumie reskin snajperki podstawowej, czyli no bez piercing shota, no to przepraszam, no ale 30 ten obrażeń, ten główkę zadajecie i jakieś 15, kiedy trafiacie w ciało, przepraszam. No przestańcie do cholery, znowu mnie tymi jeepami zaczepiało. Także broń sama w sobie jest beznadziejna, ale sam fakt, że jesteście w stanie spowolnić przeciwnika, to jest po prostu, czyni tę broń niesamowicie OP. Cholerka, znowu mam jakieś delikatne ścinki. Dobra, szukamy następnych place'ów. A kurczę, myślałem, że to jakiś komandos. Także to spowalnianie, to jest największa siła tej broni. No i postaram się dzisiaj to jakoś wykorzystać, nie? Bo jest to, no nie powiem, strasznie duża zaleta. Dobra, tu jest parę osób. O kurde, spudłowałem serio, dobra, nieważne. I znowu pudłuję wszystko co się tylko da. Wszystko, ja pierdzielę, nie, no po prostu mój cel jest beznadziejny. Poradziliście mi, żebym grał z wyższą czułością myszki. No i tak też robię, że niestety mam wyższą czułość myszki, to celowanie z pistoletu będzie praktycznie całkowicie niemożliwe, bo jestem przyzwyczajony do bardzo niskich czułości na pistolecie, także będę lamił. A zresztą będę lamił też na... No wytwy, kurwa, no po co... Ja co za debil. Dobra. Leczymy swoją... kurde, no, ja pierdzie. Dobra, czekajcie, czekamy na jakąś sposobność. Dobra, odsuń się, chłopie. O, je, udała się jakaś asysta chociaż. Ej, no, Jezu, jakie to jest wkurzające, nie? A! Uuuu, niewiele brakowało. Ej, no, człowiek chce nagrywać. Jestem na komandosie, prawda? Jestem niewidzialny, a wszyscy biegają wokół mnie, machają łapkami i tak dalej. Dobra, fajnie, że jesteście na moim komentarzu, ale przestańcie do cholery jasnej. Damn that frostbite, no nic dziwnego, kurczę, ja też bym był wkurzony. Powiem tak, kupiłem tę broń tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem sobie po prostu pograć w taki sam sposób, jak grają wszystkie nuby, które mnie normalnie denerwują, czyli no... Ta zamrażająca snajperka, uwierzcie mi, jest tak kurwiająca, za przeproszenie, kiedy gra się komandosem, na przykład na dwóch pistoletach na daleki zasięg i polegacie na swojej mobilności, to... Uwierzcie mi, kurde, no dobra, spudowałem delikatnie, dobra, teraz nie mogę się odsłaniać za bardzo. A dobra, odsłonię się. Gdzie są wszyscy przeciwnicy? Fuck. Jak gram na przykład na jakimś legicie czy coś w tym stylu, to ta broń jest po prostu moją zmorą. O, coś tu się dzieje? Kurde, you mają nam flagę, ale... Czekajcie. Odsłoń się. No kurde, zajumałeś mi killa, bosslet. Bosslet, chamie jeden. Dobra, postarajmy się jakieś fajne... No! O kurwa!
to jest jeszcze... O, czekajcie, czy mi się wydaje, czy tutaj było co sam ten... Słyszałem chyba komandosa, ale może się mylę. Dobra, zostawiamy sobie teleport na wszelki wypadek. Chyba też jeżeli... Coś mi się wydaje, że jest tu jakiś komandos. Jest! Już go nie będzie, no. Przestań... Ja pierdzielę. Przestań się ruszać, człowieku, normalnie. No jak sami widzicie, no niestety bez... Kurczę, nie włączyłem piercing shota. Bez piercing shota w ogóle nie zadajecie żadnych obrażeń, ale sam fakt, że jesteście w stanie spowolnić swojego przeciwnika, przecież to jest tak wielka przewaga, że... Dajcie spokój, po prostu masakra. Także... Jeżeli ktoś nie ma nic przeciwko temu, że jest się punsnumem tak zwanym, to bardzo, bardzo po... to bardzo, bardzo gorąco polecam tę broń. No Jezus Maria, speedy, dobrze, fajnie. Obra, czekajcie, chcę mnie zblastować. Widzę, że chcę mnie zblastować. A nie, chciał mi dać heal. O, czekajcie. Fuck, gdzie on jest? Gdzie jest ten ziomek, którego tutaj widziałem? Chyba zniknął. Dobra, zniknęło mu się, nieważne. Także słuchajcie, jeżeli ktoś chce powkurzać ludzi ten OP broniami, to polecam, naprawdę. Patrzcie normalnie, jakie to jest skurzające. Przeciwnik praktycznie się w ogóle nie może poruszać, także wszyscy wy, którzy macie normalnie problemy z celowaniem podczas używania snajperki, możecie sobie bardzo ułatwić zabawę, pomimo tego, że macie no, mniejsze obrażenia niż na niskiej, niż na wolnej snajperce. No to jednak. Cześć panie Jerry National. O, fuck, jest. Uciekamy. Ojejku. To było ekscytujące, nie? O, jest tam jakiś ziomeczek. Dobra, czekajcie. Pójdziemy sobie tutaj. O, nie, pan Jerry. Ajajajaj, jakie kryty. O, fuck, czekajcie. Nie! O, fuck! Chciałem się teleportować. Zapomniałem, na którym przycisku to jest. Fuck. Jaki ze mnie noob. Dobra, jeszcze raz, bierzemy sobie tego teleporta. Starajcie się go w jakichś dyskretnych miejscach w ogóle używać. Ja staram się zawsze tutaj to robić. Nie zawsze tutaj. A pierwszy raz gram z tym teleportem, także. Nie no, ogólnie starajcie się to w jakichś mało oczywistych miejscach dawać sobie, bo niestety macie dużo troli, które będą wam psuć te wasze teleporty, nawet jeżeli są na waszej drużynie. We własnej drużynie, właśnie własnej drużynie, także. O. No wychyl się, wychyl. Dobra, zajebiście. I tego też spowolniliśmy. Może ziomek się troszeczkę wystawi. Zajebiście, dobra. Robimy się niewidzialni, idziemy robić playsy dalej. Jaki jest w ogóle wynik? 16 dopiero killi? No do cholery jasne, wszyscy mnie outscorują, to jest delikatna porażka. Hello! Yeah! Na mazarskim rejonie, nie, normalnie Erdo Prezidento, nie? Gotowy do walki jak Lobo i tak jak Kobrobo oczyszcza miasto z pustą głową. Nie wiem, dobra, chciałem jakiś rym zrobić, ale nie wiem, co, ja to jednak... Nie ten poziom, jeszcze nie ten poziom, nie? Łazarski rejon to jeszcze nie jest dla mnie, ja jestem na piątkowie. Znaczy nie, no, o fuck. O cholera. Jak pierdolę te lagi, nie? BFK! Brawo, panowie z Easy, brawo! 5 lat gry, nie jesteście w stanie, kurde, zoptymalizować silnika swojej gry, swojego dzieła. Brawo! Ja pierdzielę. W ogóle teraz jest ten BF3 do pobrania za darmo na Originie. Pewnie dzisiaj w nocy to będę robił, tak żeby na weekend były jakieś komentarze z BF3, będą musieli się troszeczkę poduczyć. BF3 jest za darmo na Originie, co prawda tylko podstawka, bez żadnych dodatków i tak dalej. Czekajcie, tutaj jest kolega. No i kolega mi spierdolił, no niestety, no. O fuck! Nie! No nie jestem w stanie w ogóle... No kurde. Nie jestem w stanie w ogóle... Ja nie potrafię, kurde, mierzyć na wysokiej czułości z pistoletu, niestety. Fuck. Powinienem był użyć mojego teleportu, mojego zasłużonego teleportu. Dobrze, jeszcze raz rzucamy teleport. Fuck, znowu lanie. Ej, czego wy się po mnie spodziewacie, nie? Ramię na najwyższym poziomie, kiedy gra się tylko snajperką. Tak to jest, fuck. W każdym razie, no, do pobrania jest na Originie BF3. No, BF3 w sumie. Dokładnie, BF3. I tak sobie pomyślałem, że... no właśnie, pobiorę to. Tylko, że podstawka ma 20 giga, także nie jestem w stanie tego zrobić dzisiaj. Będę musiał po prostu na noc sobie zostawić pobieranie. No, 20 giga to będzie mi się pobierało pi razy drzwi jakieś 5 godzin, 6. Jak ściągałem Terra Rising, która ma 30 giga, to niestety trwało to 14 godzin, także już w ogóle. Dobra. Okej, trochę mało hapsów ziomek miał. Nieważne. A Bostet tam sobie gdzieś śmiga.
Takže Bosted, ja i Bosted nemáme... Nemáme žiadnej scity, akby co. Bosted nekradl nikomu kont. Chyba. Možno, že neviem. A ja v międzyczasie pokazałem wam, jaką jestem po prostu lamą, jeżeli chodzi o snajperki. Także, no cóż, wybaczcie. Dzisiaj nie będzie drugiego odcinka, ponieważ niestety... No czas mi nie pozwala na to, ale obiecuję wam, że jutro też będzie jakiś odcineczek z BFH, może nawet coś jeszcze się uda wrzucić. Mam ostatnio sporo wolnego czasu, także... Czemu nie? Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze tylko tablicę wyników. Ja się będę z wami żegnał. Czwarte miejsce. Nie tak źle, Bosted, kurwa, hakerze jeden! Dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia. Yo!